Dzisiaj skoki. Jak pan ocenia formę biało-czerwonych? No, nic się nie stało od turnieju czterech skoczni, w związku z tym mamy trójkę zawodników w absolutnej czołówce Pucharu Świata. Tutaj skaczemy na własnej skoczni, póki co w dobre warunki są, więc zapowiadają się konkursy bardzo obiektywne. W bardzo wysokiej formie jest Dawid Kubacki, w powczorajszym treningu, wczoraj uczestniczył w treningu Kamil Stoch. Tu jest wszystko w porządku, forma Kamila Stocha rośnie w tej chwili systematycznie, z tygodnia na tydzień, z konkursu na konkurs jest coraz lepszy. No właśnie, mówił o tym, że przeszedł jakąś przemianę, że się tym cieszy, że wcześniej może był w lekkim kryzysie. W każdym razie miał inne nastawienie. Wydaje się, że to jest kluczowe, jeśli chodzi o skoki narciarskie. Tak, myślę, że jeżeli chodzi o Kamila, to już ten Puchar Świata w Wiśle był bardzo dobry dla niego. Zakończony bardzo pechowo, bo tam się mu narta wypięła, znaczy piętka w związaniu. Potem bardzo silny tylny wiat trafił. W drugim dniu dyskwalifikacja. Ale to, co robił na progu, było bardzo prawidłowe, bardzo dobre. Potem był taki moment zawatania Kusamo, ale po Kusamo od Titi Zenojstadt i Engelberg i turniej czterech skoczni rośnie, idzie w górę, ale charakterystyka Kamila, obserwując go w ciągu ostatnich lat, jest taka, że on w trakcie sezonu się rozkręca i w tej chwili jest dalej niż można by się było spodziewać, więc ja się już tutaj spodziewam dobrego startu, ale na pewno na Mistrzostwa Świata, które będą w trzeciej dekadzie lutego, będzie gotowy do walki o medale. Ja mam taką bardzo twardą wiarę w tego zawodnika. Co nasi zawodnicy mówią o tej skoczni? Wszyscy wiemy, że mają niektórzy swoje bardziej ulubione skocznie, mniej ulubione skocznie. Ta może być kapryśna z powodu wiatru. No, dzisiaj ten wiatr do 80 km, taka jest prognoza. No, może powiać. No tak, ale moje doświadczenie jest też takie, że już, owszem, prognozy się obserwuje, ale tak naprawdę nigdy nie wiadomo, co na skoczni będzie, bo zdarzały się momenty, że zaczyna się konkurs i robi się cicho, robi się fajnie. Zdarzają się momenty, że rozpoczyna się konkurs, zaczyna wiać, prawda? Więc spokojnie sobie czekamy do tej godziny. Wszyscy trening i na kwalifikacje dzisiaj przyjadą, a decyzję o przebiegu tych skoków będzie podejmował jury na bieżąco. A nowy trener, pan powiedział w jednym z wywiadów, że diament nam się trafił. Nie, dokładnie, potwierdzam to, obserwuję cały czas tego młodego trenera. Dla mnie to jest w ogóle trener nowej generacji, a takich osobników w tym zawodzie nie znałem. Na czym ta nowa generacja polega? Bo on zdaje się też zaangażował się w tworzenie kadr i trenowanie młodych skoczków. Może nie trenowanie, ale w organizację szkolenia sportowego również i połączenie tego szkolenia z kadrami tymi naszymi pierwszymi. Przede wszystkim ułożył sobie w tak krótkim czasie świetnie współpracę z trenerami kadr, ze sztabami szkoleniowymi wszystkich naszych kadr, a także z trenerami klubowymi, z trenerami szkół mistrzostwa sportowego. To naprawdę niespotykane, ale jest przede wszystkim bardzo otwarty na wszystko. To młody chłopak, 33 lata. Bardzo świetnie zorganizowany, a przy tym świetnie zrównoważony. To aż dziw, że tyle cech pozytywnych się w jednym człowieku zebrało. I do tego świetny fachman, trenował młodych austriackich skoczków z nową techniką tutaj wszedł, w którą zaskoczyli nasza czołówka zaskoczyła. Czyli i Stoch, i Kubacki, i Żyła. I oni w tej chwili najlepiej skaczą. Wąsek jest uzupełnieniem tej czwórki, co daje nam również nadzieję i szansę na podium. A może walkę o zwycięstwo w konkursie drużynowym, który przecież już jutro się tutaj odbędzie, jak również w konkursach drużynowych na późniejszym etapie i w Mistrzostwach Świata. Jak skoki zmieniły się od czasów Małej Szomanii? Bo sporo się zmieniło. No zmieniło się sporo w sprzęcie, prawda? Zmieniło się sporo w treningu. To pozwala, ten trening jest tak ułożony właśnie od 20 lat. Od czasów Małysza jest tak ułożony, że nie eksploatuje się energetycznie zawodników tak bardzo jak kiedyś i w związku z tym mogą do późniejszych lat skakać bardzo skutecznie na swoim najwyższym poziomie. To zasługa tego okresu. Tam wiele dobrych i nowych rzeczy się zdarzyło i wprowadziło. To życzymy dalekich skoków w biało-czerwonym. Dziękuję, dziękuję bardzo. Myślę, że będzie dobrze. Apoloniusz Steiner, honorowy prezes Polskiego Związku Narciarskiego, był naszym gościem. Dziękuję za to spotkanie. Dziękuję bardzo.